Był sezon 2013-14, kiedy z Legią Warszawa zdobywałeś Mistrzostwo Polski, ale kilka miesięcy wcześniej występowałeś w młodej Ekstraklasie. Miałeś tam okazję grać z Konradem Jałochą w drużynie rezerw z Łukaszem Monetą. Czy w związku z tym pierwsze telefony skierowałeś właśnie do nich? Czy masz na tyle duże rozeznanie w środowisku, że doskonale wszystko wiedziałeś o GKS-ie Tychy? Czy trochę rzeczy wiedziałem na pewno. Miałem swoje zdanie wyrobione na temat tego klubu. Rozmawiałem z Konradem, rozmawiałem z Łukaszem, bardzo chwalili klub i namawiali do przyjścia tutaj. Jeśli chodzi o Twoją osobę, mówiło się o zainteresowaniu Radomiaka Radą, Puszczy Niepołomice. Jak generalnie wyglądały kulisy Twojego transferu tutaj do Tychów? Dlaczego ostatecznie wybrałeś nasz klub i jaka jest wizja na Twoją osobę? Znaczy, miałem kilka propozycji, ale uważam, że tutaj w Tychach tak naprawdę trener Dominik konkretnie powiedział swój plan na mnie, gdzie mnie widzi, jak to wszystko będzie wyglądało. Miałem też przyjemność rozmawiać z prezesem długo przez telefon. Przekonali mnie i jestem tutaj. Kiedyś w jednym z wywiadów mówiłeś, że najlepiej czujesz się na skrzydle, ale w Stomilu w wyniku odejścia naszego byłego zawodnika Szymona Lewickiego grałeś jako dziewiątka. Generalnie na jakiej pozycji czujesz się najlepiej i gdzie możesz dać zespołowi najwięcej? Myślę, że po ostatnim sezonie to pokazało, że mogę grać też na pozycji numer 9, ale najlepiej od dłuższego czasu czuję się jako lewy pomocnik na lewej stronie. Myślę, że tam w tym sezonie i przez wypełnienie mojego kontraktu będę tam grywał. Patrząc na tą mapę ciepła boiskową, bardzo słynną, widać, że właśnie lubisz grać na bokach. Twoje takie największe atuty, dribbling, szybkość? Myślę, że dribbling, szybkość i może zejście do lepszej nogi prawej, do strzału, to jest chyba mój atut. Po tym okresie spędzonym w Warszawie trochę czasu potrzebowałeś, żeby odnaleźć swoje miejsce na piłkarskiej mapie. Ten okres spędzony w Radomiaku Radą to był najlepszy czas w Twojej karierze? Myślę, że tak, bo tam można powiedzieć z drugiej ligi udało mi się z drużyną dostać do Ekstraklasy, gdzie szkoda, bo nie zagrałem żadnej minuty w barwach Radomiaka, ale no, jestem teraz w Tychach i mam nadzieję, że tutaj będzie mi dane. Ten sezon 2019-20 na pewno bardzo udany w Twoim wykonaniu, bo byłeś w czołówce strzelców, ale też sezon bardzo pechowy, bo w pierwszym meczu barażowym zerwałeś więzadło. Jak z perspektywy czasu ten sezon ocenisz jako doskonały, czy jednak w związku z tą kontuzją no, duży niedosyt i taki niesmak trochę pozostał? Myślę, że pozostał bardzo duży niesmak i myślę, że duży niedosyt, bo moja gra wyglądała naprawdę dobrze. Miałem szansę na zagranie w Ekstraklasie, ale no niestety no, kontuzja pokrzyżowała mi plany. No, stało się, ale mam nadzieję, że to jeszcze przede mną. Ale w Stomilu Olsztyn 11 bramek i to chyba pokazuje, że po kontuzji nie ma śladu i bardzo szybko się odbudowałeś. No cieszę się, bo tak naprawdę nie grałem na swojej pozycji. Grałem na pozycji numer 9. Tak jak już wcześniej wspomniałeś, zastępowałem Szymona Lewickiego. Udało mi się strzelić 11 bramek, jeszcze bodajże 7 asyst zrobić, więc liczby jak na, można powiedzieć, skrzydłowego, a grającego na pozycji numer 9 to chyba okej. Patrząc na wiek, 28 lat, w Polsce chyba cały czas młody zawodnik, ale też chyba z odpowiednim bagażem doświadczeń. Tak do tego podchodzisz? Cały czas młody, ale właśnie z odpowiednim bagażem? Znaczy jakieś doświadczenie przez ten czas, co gram w piłkę, zdobyłem. Chcę to wykorzystywać cały czas, można powiedzieć, na boisku i poza boiskiem w szatni. I myślę, że to będzie mnie prowadziło cały czas w dobrą stronę. W trakcie rozmów z prezesem, z trenerem została przedstawiona Ci wizja, na której pozycji dokładnie masz występować. Czy to dopiero wyjdzie w praktyce po pierwszych treningach? Znaczy, trener mi już to przedstawił, można powiedzieć, w rozmowie telefonicznej, gdzie mnie widzi. Będzie to lewa strona najprawdopodobniej, chociaż jeszcze ma wariant, gdzie będę grał na podwieszonego napastnika albo na dziewiątce. Wspomnienia z tym stadionem dla Ciebie przynajmniej bardzo udane, bo dwie bramki tutaj z Radomiakiem Radą i karny w Olsztynie przeciwko GKS-owi Tychy. Można powiedzieć, że masz na nas patent, czy po prostu tak wyszło? Myślę, że tutaj zawsze jak przyjeżdżałem, to dobrze mi się tu grało. Zawsze trochę ludzi przychodziło, kibiców na stadion. Tu jest piękny stadion, więc myślę, że te bramki, co strzelałem wcześniej, no to były ładne bramki, ale myślę, że będą jeszcze piękniejsze.
oficjalny sponsor GKS Tychy.